Dzień dobry. 13 w samo południe. Starsi wiedzą, o co chodzi. Przyznam szczerze, drugi raz robię podejście do tego filmu. Uważni obserwatorowie na pewno zauważyli, że wczoraj już się pojawił film Ozdoby choinkowe, część 6, Śnieżynka, ale po prostu przekroczyłem limit czasu. I były dwa filmy i po namyśle jednak usunąłem, postanowiłem nagrać to jeszcze raz. Kartka formatu A4. Na tej kartce formatu A4 musimy sobie wykreślić kwadraty o boku 9. Ja już to zrobiłem właśnie, żeby zyskać na czasie. Odmierzam 9, 9, 9, w dół też 9. Z takiej kartki formatu A4 możemy uzyskać 6 kwadratów 9-centymetrowych. Tak naprawdę do wykonania naszej śnieżynki będą nam potrzebne tylko 5. Jeden będzie taki rezerwowy, gdyby coś nie poszło. I teraz na każdym z tych kwadratów rysujemy w odległości od krawędzi linie, takie marginesy w odległości 2,5 cm. Z jednej 2,5 cm z drugiej strony. Czyli patrzcie, tu 2,5, tu 2,5, tu 2,5. Na każdym kwadracie tak samo. Te czerwone linie to są marginesy oddalone od krawędzi bocznej o 2,5 cm. Dodatkowo później jeszcze obok każdego marginesu po jednej i po drugiej stronie takie półcentymetrowe zakładki. Zaraz wam wszystko wytłumaczę, do czego to jest. Otóż obcinam, tak jak kwadrat ma być 9-centymetrowy, te linie, które narysowałem, będziemy zaginać. Celowo je różnymi kolorami narysowałem, bo czerwone będą wklęsłe. Pamiętacie wklęsłość i wypukłość? Czerwone będą wklęsłe, a niebieskie będą wypukłe. Na razie robię czerwone wypukłe, ale jak zagnę, to później łatwiej będzie mi przegiąć i już będę miał wklęsłe. Wklęsę do płaszczyzny, na której się akurat znajduję. Zobaczcie, cyk, przeginam. O, i teraz już jest to, o co mi chodziło. Czerwone linie są wklęsłe, a niebieskie będą wypukłe. Do góry, do góry. Z każdego kwadratu powstanie mi taki rękaw. Taki rękaw prostokątny. Teraz to wszystko pokażę. No i każdy z tych zabiegów będę powtarzał na jednym z 5 kwadratów. Powstanie mi 5 modułów. O, i zobaczcie. To czerwona wklęsłość. Ta czerwona wklęsłość powoduje, że taki rowek mi tu powstaje. Piękny rowek po jednej. Patrzcie, czerwone do środka, niebieskie do góry. Tutaj też taki rowek. O, i uzyskam taki rękaw. To jest rękaw w kształcie sześciokąta. O, i teraz tu będzie klejenie. I taki zabieg, takie czynności muszę wykonać na 5 kwadratach. Tak zgięty rękaw smarujemy klejem. To był taki wzorcowy, a tutaj już seryjny, na szerokości 7-8 mm od krawędzi. Otwieram taką tą jedną część boczną i delikatnie rozprowadzam klej. Tak na każdym z 5 kwadratów trzeba ten klej rozprowadzić. W ten sposób nasz rękaw się zamknie. O, zobaczcie, rozprowadziłem. Delikatnie, równomiernie i teraz delikatnie to dociskam. Mam taki patent, już wam pokazywałem patent z rysowaniem długopisem niepiszącym, który zostawia takie charakterystyczne wgniecenia w papierze, wzdłuż których łatwo się później zgina. A teraz kolejny patent, patrzcie. Mam taką wielką, ciężką księgę. Jak jest coś do klejenia, to używam jej jako prasy. Wkładam do środeczka element, który mam kleić. O, zobaczcie, tutaj włożę tu do końca, zacisnę i zostawiam na chwilę, żeby klej się związał. Przez tą prasę będzie lepiej sklejone.
moich 5 kwadratów dojrzewa, w tym sensie, że klej wysycha, skleiłem ten wzorcowy, żeby wam pokazać kolejny numer, który trzeba zrobić. Trzeba wszystkie kwadraty, które są teraz prostokątami, a właściwie takimi torebkami prostokątnymi, trzeba zagiąć na pół i trzeba sobie przygotować taki wzorek. Zobaczcie, coś, co wygląda jak pik w kartach, tylko chodzi o to, że pik ma okrągłe boki, a tutaj chodzi o to, żeby był odcinek, który będzie przylegał do krawędzi. Taki szablonik tej wysokości, dokładnie tak jak pół tego naszego rękawa. O, zobaczcie, coś takiego trzeba przygotować, bo to będziemy obrysowywali na każdym rękawku i tak będziemy wycinali. Nasza śnieżynka tak naprawdę jest też gwiazdką. Na niektórych filmach mówi się o tym, że to jest gwiazdka, tylko żeby uniknąć, nie chciałem dublowania, nie chciałem, żeby się powtórzyła druga nazwa gwiazdka, więc nazwałem sobie to roboczo śnieżynką. Także każdy z tych pasków będzie miał na taki motyw, takiego pika. Tu obrysujemy i wytniemy to, ok? Czyli na prostokątnym pasku obrysuję szablonik pikowy, to na waszych oczach, ołóweczek, raz, dwa, trzy, cztery, analogicznie po drugiej stronie, wytnę to, muzycznie Enia nam dzisiaj towarzyszy, mamy pierwszą niedzielę Adwentu, czas radosnego oczekiwania na narodzenie Pana. No i w grudniu uwielbiam słuchać Eni. Stwarza niesamowity klimat świąteczny właśnie. Przez cały rok nie tęsknię bardzo za Enią, chociaż bardzo ją lubię. Mam wiele jej płyt, ale grudzień to już jest istna dominacja Eni. Zobaczcie, wycinam coś, co z boku wygląda jak rybka albo kolor pikowy. O, i teraz to się rozkłada. I teraz klej. Do akcji wkracza klej. Pokażę wam, gdzie trzeba posmarować. Te dwie części w środku to wygląda jak sześciokąt. I coś, co wymaga pewnej ręki. Teraz trzeba poprowadzić taką linię, cienką linię kleju do samego wierzchołka, tak jak wysokość trójkąta. O, tak. I tak posmarowane elementy trzeba delikatnie złożyć na pół. Dbać o to, żeby krawędzie wszystkie przylegały. I co z tym trzeba zrobić? Oczywiście do prasy naszej hydraulicznej. Wkładam, zaciskam, niech schnie. Po wyjęciu z prasy, otworzeniu tych 5 elementów, mamy takie moduły, takie segmenty, 5 takich segmentów, z których powstanie nasza finalna śnieżynka. Teraz każdy z tych elementów znowu będę smarował klejem. Pamiętajcie o tym, żeby posmarować 4. Piąty musi zostać niedraśnięty. O, i znowu smaruję ten dolny element, tą podstawę jak gdyby tego pika i ponownie jedną cienką linią klej do wierzchołka poprowadzę. Niech to sobie dojrzewa, ten klej, na kolejny. Na wszystkich 4 powtarzam to smarowanie. Delikatnie klej rozprowadzać, nie za grubo, bo wtedy wyciska się. Powstają plamy. 2. Na 4. Jeden musi być suchy. My tu sobie w ciepełku siedzimy. W telewizji retransmisja wczorajszej walki pokazowej. Mike Tyson i Ray Junior Jones walczą. Nawet nie wiem, kto wygrał. 3. I jeszcze 1. Nasi skoczkowie wczoraj zaszaleli w Kusamo. Piotrek Żyła i Dawid Kubacki. Piotrek II, Dawid III. Biało-czerwone podium prawie tylko. Markus Eisenbichler niestety poleciał z Kubany. Ale może dzisiaj. No i teraz mam posmarowane 4 elementy. I teraz jeden na drugi. Dokładnie przykładam. 2.
Na to przychodzi trzeci. Na to przychodzi czwarty. I na samą górę ten nieposmarowany klejem piąty element. Piąty element. Wszystkie układam symetrycznie. Mówiliśmy w tym tygodniu o figurach przystających, o trójkątach przystających. Przystające to są właśnie takie, że mają identyczne długości boków i kąty wewnętrzne tej samej rozwartości, zresztą zewnętrzne też. Robię to w pośpiechu, więc tak idealnie przystające nie są. Ale gdybym się starał, gdybym pozwolił sobie na większą dokładność, na pewno by były. No i teraz znowu muszę chwilkę poczekać. Dociskam, można, jak jest już odpowiednio dociśnięte, można położyć na kaloryferze, też tak podsuszałem. Jeszcze jedna myśl, o, my tutaj sobie w ciepełku siedzimy, a niektórzy biją swoje rekordy, jeżeli chodzi o wielkość złowionych ryb. Pozdrawiamy wszystkich karpiarzy, którzy mają rekord powyżej 18 kg. Dotarła dzisiaj do nas taka radosna informacja, że jest taki rekord w rodzinie. 18 kg 200 karpik. Niesamowite. O, zobaczcie. Boję się, że to jeszcze nie chwyciło, ale już widać, co powstaje. To jest ta śnieżynka gwiazdka. O. I jeżeli to już ufamy, że klej odpowiednio wysechł, no to robimy to smarowanie na ostatnim elemencie. I po prostu zamkniemy cały obiekt. Gwiazda będzie zamknięta. Znowu tak jak poprzednio. Tą podstawę smaruję, rozprowadzam, żeby nie było zguby. No i wysokość. Prosta linia do góry. Je. No i teraz taki fajny moment. Ciekawie to wygląda. Mam nadzieję, że mi się nie rozsypie. Paluszek do ostatniego. Do skrajnych. Kieszonek kładam paluszki. I to muszę złączyć. To posmarowane klejem. I to suche. O, zobaczcie. Jest piękny efekt końcowy. Śnieżynka, gwiazdka. Jak zwał, tak zwał. O, do środka muszę przytrzymać, żeby klej znowu się zawiązał. O, tak wygląda efekt końcowy naszej kolejnej, szóstej już z kolei ozdoby choinkowej, którą sobie roboczo nazwałem śnieżynką, żeby nie dublować nazwy gwiazdka. No i to też zawiśnie na naszej choince origami. Teraz już bez wyrzutów sumienia możemy mówić o świętach. W mijającym tygodniu po raz pierwszy usłyszałem Last Christmas George'a Michaela i grupy Wham. Monia na siłowni puściła. Oczywiście tutaj te wszystkie elementy można poprawiać, uwypuklić. No i wiecie, jak to u mnie jest. U mnie ozdoby choinkowe chodzą stadami. I zobaczcie, moja gwiazdka dołącza do rodziny gwiazdek. Widzicie, tutaj już cała jej rodzina czeka. Zobaczcie, tu są gwiazdki piękne, słońce. Zobaczcie, jak na zamówienie. Te kolorowe śnieżynki, gwiazdki na choince zawisną. A w kolejce co nas czeka? O, dziewczyny robiły kulki. O, takie obiekty może też. Mamy już inne bombki choinkowe. A zobaczcie, jak wygląda prototyp. Moja pierwsza taka kulka wygląda tak. Przesadziłem z rozmiarem, to się na żadnej choince nie zmieści, ale efekt jest piorunujący. No, powodzenia życzę. Zobaczcie, jak pięknie słonko zaświeciło i mogę się pochwalić moimi pięknymi gwiazdkami. Cierpliwości, dobrego kleju. Do usłyszenia. Cześć.